właśnie w moim przypadku kończy się próba metody Kelly Girl. Ajajaj. Muszę się tego pozbyć teraz. Najlepiej wziąć w kucyk. Tutaj przy skórze są takie super włosy, a tutaj... Ajajaj. Kiedy Kasia zaproponowała nam, że rodzice mogą spać u nich, to nie była taka głupa. Chłopcy dostali kartkę. O, jaka piękna karteczka. Zobaczmy, co jest. Czekajcie, bo tutaj nasze adresy są. Odłożymy. O, zaraz przeczytamy. Kochani Ago, Gawie, Jamesie i Aleksie, życzę Wam wspaniałych świąt w rodzinnym gronie. Wszelkie pomyślności w nowy, abyśmy się jak najszybciej mogli zobaczyć. Ciocia Aga, dziękujemy. My już po śniadanku i co moje rodzice robią? Oglądają filmy na Netflixie. Proszę, znalazłam im po polsku i oglądają teraz Bad Boys. A ja zabiorę się za podlewanie kwiatuszków, bo potrzebują. Jakoś ostatnio nie podlałam je chyba od początku vlogmasu w sumie. A one nie potrzebują za dużo wody. Tak, to pamiętacie, ten okres wegetacji musi być. Także no, ja zabieram się za podlewanie. Ja dzisiaj testuję już moją nowiutką czapkę, chociaż nie jest tak zimno. I rozdzieliliśmy się. Ja z mamą idziemy do centrum ogrodniczego. Ciekawe po co. No szalejemy. A jesteśmy z Alkiem, bo chłopcy jak są razem, to po prostu dostają opiego rozumu. A jak są oddzielnie, to aniołki. Dlatego jeden jest z nami, kogucik, tak? W bojowym ostatnio nastroju, a James z dziadkiem i z tatą, czyli męski skład, są, chociaż Alek to też mężczyzna, ale w każdym razie tamten skład pojechali na działkę pracować w pocie czoła i zobaczymy, nie wiem co tam... Dostali zadanie, nie wiadomo. Tak, właśnie. Przygotowana lista, było tyle obierek w koszu, no, że się trzeba było drugi otworzyć, ale nie wiem, zobaczymy, czy sobie poradzą, kto wie. Mam nadzieję, że Gaw nie zapomni, że dałam mu drugą kamerę, żeby cokolwiek nagrał. Jojo, super excited. James is eating crisps. It's his first visit to our garden. All the leaves are gone. You can see through all the... Woda. Yeah. Oh, sorry. Lost your pressure. Yeah, it's beautiful. Look at that. How much pond life do you reckon's in there? James and Alex made... Gavin, apel, śliwka. Śliwka? Nie owoc, nie. Tak, keep this one. No? What are you doing, James? Okay, so we have lots of stuff in the compost bin. And I was thinking we don't have that much worms in the compost. We do have quite a lot, but I think we need more. Of course we need more, James. What I'm gonna do, I'm gonna get some shovels. What I have here, and I'm gonna dig it like this area up, and I'm gonna like every time I have a scoop, I'm gonna check on the in the thing, and I might find some worms. Okay, where are you gonna put them? Over here? Yeah, in the compost. Jaja's been modifying our heap. I don't know what he's doing, but he knows what he's doing, I guess. He's over there building. Man can't stop working. Looks pink now. Mama trying to be happy. James is making building plans for our... I was also thinking maybe we could get maybe like this, for example. We could cut a little bit more. You could maybe put a side here. And then we get it like that. Do you want to show what we've done today? And we could write our surname. Look, we've got another one. Huh? We can grow twice as much food now. Next year, hopefully. Oh, yeah, nice. And you're probably going to eat none of it, let's be honest, because it's vegetables. Only what? Broccolis. You like broccoli? You Why can't grow broccoli hate, then. Hate broccoli. They don't hate broccoli. Okay, Jaja's still working, so I've got to carry on or else I look really bad, so goodbye. Bye. A my też damy Wam znać później, jeżeli wypatrzymy z mamą coś super ciekawego w centrum ogrodniczym, bo mama idzie, zgadnijcie po co.
Zostawię wam tutaj. Zagadnijcie na kilka minut, wam. Po co my idziemy? Jaka ładna choinka, świeczki ma, znaczy świeczki, lampki. Piękne. Oj, znowu się rozwiązało. Szkoda, że nie ma wieczoru, bo by było ładnie widać. Ale wy już te miejsce rozpoznajecie. Ciekawe, czy coś będzie dzisiaj fajnego. Pięknotki jeszcze są, nikt nie kupił. Ale nie mam miejsca. Cudowny jest, no po prostu przepiękny. Zobaczcie, jakie fajne gwiazdki. Kółeczka, można zrobić fajną dekorację. W różnych rozmiarach. Słucham. O, gdzie jest Gookster? Idziemy tam na górę też, mamuś? O, masz jakąś tam myszkę? Co to w ogóle? Co tu jest w tej czapce? A, on chodzi jak robot, zobacz babciu. Jak robot się ruszy. Ale piękna bombka, tęcza, zobaczcie, jest Piotruś Pan. Czemu nie ma ostrości? Jest Piotruś Pan. Wróżka. Tu krokodyl z zegarem. To jest, o, z Alicja, nie Alicja, tylko mamuś, jaka to bajka, zapomniałam. Alicja w Krainie Czarów, dobrze mówię? Chyba, to ona. Tu Aladdin, tu też jakaś wróżka, no piękne. Tutaj Captain Hook. Te gwiazdki, co wcześniej sprawdzaliśmy. Ale ja ładnie zrobiłam swoje. Ptaszki też piękne. Tu wiesz, za jak się mieni, to pięknie na drzewku wygląda, przy światełku. Mamo, i zobacz, jakie fajne lampki. Okazało się, że była przecena minus 50% i kupiliśmy świeczuszki za dychę, bo one kosztowały wcześniej 20. Ja miałam taką zniżkę, bo mam tutaj, jestem członkiem klubu i ja zapłaciłam za nie 15, a teraz jest przecena pół ceny. Bo moim zdaniem one są przepiękne i ja wiem, że wiele z was też o takich światełkach mnie pytało, marzyło. I to jest taki zakup moim zdaniem na lata. One są, nawet mogły być cudowną dekoracją wiszącą, wiecie, w oknie. Kupiłam też obrus świąteczny za pół ceny. Pani nie mogła znaleźć metki, ale w sumie zapłaciłam 8 funtów. Świeczki kupiłam takie zwykłe, a też mama kupiła mi prezencik, który będzie fajnie do topienia wosków. He's enjoying himself. James is having a great time. You having a good time, buddy? Yeah, it's literally like having the most fun of my life. Yeah. Even though it's really tiring. More fun than the computer. Fun. Tiring. Look, this is almost done. Oh, you need to get the middle done. I think I should get a spider. We need a bit more, one more, maybe another one, maybe two more of those. Then we need to go get some horse manure. There, there. And then we can put some nice horse poo over it. And James has been putting lots of worms in here, so this is slowly disappearing, this mountain of this stuff. And hopefully soon we won't have to buy horse poo anymore and we can just... We'll make our own. We don't have to buy it because it is free. Right now we're just doing the work here. Over there it's going really well. About to get dark, James, isn't it? Yeah, it's gonna get really dark soon. Right now, my dad's doing that area. We've nearly cleared all the rocks, but we still have lots to go. Yeah, hundreds. Now I'm gonna go show you the soil of how much we've been doing. If you look out of here, like completely, you could see underneath there would be a. Like egg stuff for eggs underneath there, and also lots of salt. There we go. That's are being poured in. It's been it has to be flattened. Now, right now, we're gonna go get some. Yeah, you got a massive plot there, which is gonna grow. And my dad right now is gonna go and get some horse poo. We'll record again and we'll see what it looks like after the horse poo. Dostałam paczuszkę od Pranamat i Alex tutaj pomaga mi otwierać. Zobaczmy, co jest w środku. Sekundkę. Z tej strony Alex chyba. Dobrze mówię? Chyba tak. O, powolutku. Wow. O, wow.
Uwaga, bo on tu kłuje! Ale numer! To jest tygrys, mamo, moim zdaniem. Uwaga, Alex, to do masażu chyba, ależ! Na stópki będzie można masować, idealnie. Babcia zaprezentuje. Ależ tygrys. Karteczka? To mamusia później przeczyta. O, dziękujemy, Błażej, dziękuję bardzo. Ależ, no, fajny. A tutaj mam jeszcze jedną przesyłeczkę od Agi Bożyk, która zrobiła nam przepiękny portret rodziny. Aga widziałam, że robi teraz świąteczną dekorację i zapytała, poczekaj, może mamusia tak otworzy bokiem. Aleks, nie ciągnij tak. Może tak się uda. Jedne, nie wiem, czy jedną ręką. Pomożesz nagrać, ty będziesz nagrywał mamę? A mama otworzy? Co widać? Wszystko widać? Tak. O, brawo. Skupienie pełne, dobrze. Teraz przejmie kamerę i ty możesz otworzyć. Poczekaj, ale tutaj trzeba sposobem, Aleks. O, czekaj. O, o tak. Uuu, o Boże, Aga jest po prostu tak utalentowana. Jaka piękna kartka. O, i życzenia dla wszystkich. To ja zaraz przeczytam sobie. Ojejku, cudowne. Jest i gwiazdki. Wesołych świąt, Aguś. To jest w środku. O Boże, ile zobaczcie nam tych dekoracji wysłała przepięknych. Ono to mamuś ręcznie robi wszystko. Aluś, otwórz, zobacz. Mamuś, pomożesz też? Ależ piękny, zobacz. To taki skrzat z nosem. Ale cudo, Aleks, zobacz. Zobacz, i grzybek. I grzybek z noskiem. O Jezuśku, jaki piękny. A co tutaj jest? Domek? Poczekaj, poczekaj. Ojej, kuś, no po prostu są przepiękne. Co to jest? Przecudowne. Myśli? A ja myślę, że to miś. Ja też myślę, że to miś. Ojejku. A tu jaki ptaszek, zobaczycie. I przepiękny ptaszeczek. Pokaż, Aluś. Koniec. Nie ma, i gwiazdeczki zostały. Zobacz, takie same gwiazdeczki. Aluniu, zobacz, takie gwiazdeczki jak mamusi na wózce. Prawda? Cudowne. Widzę, widzę. Czekajcie, pokażę wam wszystkie. Z nosami. Cudowności. Dzięki, Aguś. Przepiękne. I can't believe it. While you were gone, Jadek made all this so flat. It's just so flat. You're not gonna poo. Poured the horse poo. Whoa. Look at that. We now need to spread it out. Oh, the sun suddenly dropped. As you can see, it's like the, what's that movie? The, you don't know, Blair Witch, you don't know about this movie. What's Blair Witch? It's a scary movie. Scary, scary. It's not that scary, but yeah. Suddenly became very dark. But yeah, Aggie can't really see. We worked really hard today. Do you feel good about yourself? Very good. Good muscles? You know it looks like we've done absolutely nothing. You can't really see it now. Well, Jaja did most of it. Really? He worked really well. We will keep him. Okay, back home. Back w domu. Ja chyba wam nigdy też nie pokazałam, jaki zrobiłam wieniec w sumie z tego wszystkiego. Tutaj akurat jeszcze jest lawenda, której nie powinno widać, ale ona tak się ładnie zlewa razem z drewnianym kawałkiem. Tam chłopcy jeszcze grają w piłkę. A ja wam muszę przyznać, tam tak jeszcze jest suszarka. Czekajcie, przetrę trochę ekran, bo jakoś tak słabo was widać. O, może teraz lepiej. W każdym razie, święta coraz bliżej. jeszcze troszeczkę zostało, ale u nas przygotowania pełną parą. I no, mam nadzieję, że też miło dzisiaj z nami spędziliście czas. Tata jest zmęczony. Ja nie ukrywam, że też, chociaż robiliśmy coś zupełnie innego. W ogóle chłopcy wrócili z działki chyba o 6. Nie, przepraszam, kłamie, bo już ciemno było o 6, ale generalnie kiedy wrócili, kiedy już było ciemno. No, także. A tak ja wiem, jak to jest, że zacznie się robić jedną rzecz, to się później drugą rzecz robi i tak. Ale nie wiem, jeszcze nie widziałam filmu, nie widziałam rezultatów. Także możliwe, że albo tutaj będę zaraz klema pod nosem, albo będę super szczęśliwa, bo udało nam się, im się zrobić całkiem spory kawałek dobrej roboty. Ja jeszcze czekam, aż panie się skończy. Zaraz demakijaż i do spania. Mam nadzieję, że u was też wszystko w porządku i że już się nie możecie doczekać świąt, bo to już tuż, tuż. Chcę tylko jeszcze wam pokazać, że wieczorowo poro wstawiłyśmy z mamą rosołek. Na jutro tutaj pyrka sobie. I jeszcze coś pięknego. To jest jogurt.
ale chciałam wam pokazać ten przepiękny obrus, który po prostu cudownie wygląda z moim dzbanuszki. Mama herbatkę zrobiła i tam jeszcze świeczuszka. Boże, marzenie, no po prostu marzenie. No zobaczcie, jak cudownie. Dobranoc. Bye. Dobranoc. Dobranoc. Do jutra. Ostatni odcinek jutro. Wow. Wesołych świąt.